Polska, mimo tego, że formalnie znalazła się wśród krajów, które wygrały II wojnę, faktycznie jednak ją przegrała. Okupację niemiecką zastąpiła zależność od Związku Sowieckiego. Zmianie uległy granice. Sowieci przyłączyli do własnego państwa wschodnie krańce II Rzeczpospolitej wraz z Wilnem i Lwowem, umieszczając granicę polsko-sowiecką na zaproponowanej w 1920 roku przez dyplomację brytyjską linii Kersona. Polska kosztem Niemiec otrzymała Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską, Śląsk oraz Warmię i Mazury, które łącznie określano mianem ziem odzyskanych. Granicę wschodnią usankcjonował polsko-sowiecki układ graniczny z 16 sierpnia 1945 roku. Granica południowa swoim przebiegiem wróciła do tej z 1938 roku. Stalin nie uwzględnił ani polskich roszczeń względem Zaolzia, ani czechosłowackich względem Kotliny Kłodzkiej. Granicę zachodnią NRD uznało w 1950 roku, a RFN w 1970. Druga wojna przyniosła Polsce ogromne straty materialne i ludzkie. W 1945 roku w nowych granicach mieszkało około 24 miliony mieszkańców. Około 34 miliony mieszkało w 1939 roku. W wyniku wojny zginęło ponad 6 milionów polskich obywateli, w tym około 3 miliony obywateli polskich narodowości żydowskiej. Zmiany granic zabrały kolejnych kilka milionów. Około 500 tysięcy ludzi, którzy uciekli z Polski do zachodniej Europy, zdecydowało się po wojnie nie wracać do kraju. Tuż po zakończeniu wojny, Polska stała się obszarem dużych przemieszczeń ludności. Na mocy umowy Poczdamskiej wysiedlono 3 miliony Niemców z ziem odzyskanych, do Związku Sowieckiego przesiedlono około 500 tysięcy Ukraińców i 36 tysięcy Białorusinów oraz kilkanaście tysięcy Litwinów. W drugą stronę, z kresów wschodnich, do Polski wysiedlono ponad 1,5 miliona Polaków. Z Europy Zachodniej, przede wszystkim z Niemiec, z pracy przymusowej do kraju wróciło około 2 milionów Polaków. Nasz kraj natomiast właściwie opuścili Żydzi, którzy przetrwali Holokaust, obawiając się pogromów na wzór tego, który miał miejsce w Kielcach w 1946 roku, w trakcie którego zabito 37 Żydów. Na ziemiach południowo-wschodnich, które zamieszkiwała mieszanka Polaków, Ukraińców, Łemków i Bojków, walkę metodami partyzanckimi o utworzenie własnego państwa kontynuowała Ukraińska Powstańcza Armia, czyli UPA. Ostatecznie władze podjęły decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła, czyli masowego przesiedlenia ludności niepolskiej zamieszkującej te tereny na ziemię odzyskane. Miało to na celu likwidację bazy społecznej, na której opierało się UPA, a równocześnie miało doprowadzić do szybkiej asymilacji rozmieszczonych w rozproszeniu przedstawicieli niepolskiej ludności. Efektem opisanych wyżej procesów i działań było przekształcenie się Polski w kraj o niemal jednolitej strukturze narodowościowej. Zakończona wojna zwiększała oczekiwania społeczne względem państwa opiekuńczego. Na tym pragnieniu budowali bazę społeczną komuniści, obiecując m.in. bezpłatne szkolnictwo czy bezpłatną opiekę medyczną. Dlatego więc stopniowo zwiększało się poparcie dla komunistów, którzy w okresie międzywojennym byli partią nielegalną i o bardzo niskim poparciu społecznym. Wzrostowi popularności komunistów sprzyjała również zdrada aliantów zachodnich, wizja potęgi Sowietów oraz pamięć o słabości II Rzeczpospolitej. Stopniowo rosła liczba członków polskiej partii robotniczej, czyli PPR, na czele której stał Władysław Gomułka. Poprzez zakulisowe działania PPR stopniowo przejmowała kontrolę nad innymi partiami politycznymi działającymi w Polsce, takimi jak PPS, SL czy SD, tworząc z nich zależne od siebie marionetki. Część dawnych żołnierzy podziemia nie godziło się na rządy komunistów i podjęło zbrojny opór, jednak znużone wojną społeczeństwo, mimo tego, że w ogólnej większości przeciwne nowej władzy, skoncentrowało się na pracy i odbudowie zniszczeń. Pokładano nadzieję w legalnej opozycji, na czele której stanął powracający z emigracji były premier polskiego rządu na uchodźstwie i równocześnie lider polskiego stronnictwa ludowego Stanisław Mikołajczyk. Wierzył on, że zwycięstwo w wyborach parlamentarnych nad komunistami zagwarantuje utrzymanie demokracji i suwerenności państwa. Mikołajczyk i jego stronnictwo otrzymało duże wsparcie ze strony Kościoła, stając się wkrótce najsilniejszą organizacją polityczną w Polsce. Stalin początkowo nie ryzykował brutalnej rozprawy z opozycją, koncentrując siły nowej władzy na zwalczaniu antykomunistycznego ruchu oporu. Ustalenia konferencji poczdamskiej wskazywały, że należy w Polsce przeprowadzić jak najszybciej demokratyczne wybory. Komuniści grali jednak na czas, gdyż dzięki temu mogli stopniowo budować aparat propagandy i terroru, który pozwoliłby im wpłynąć na wynik wyborów. Jako swoistą próbę sił pomiędzy komunistami oraz opozycją zaproponowano ideę referendum ludowego, którego pytania były przygotowane w sposób bardzo przebiegły i miały pokazać wyborcom, że komuniści i opozycja nie różnią się od siebie w zasadniczych poglądach, a więc istnienie opozycji jest po prostu niepotrzebne. Zaplanowano następujące pytania: Pierwsze: czy jesteś za zniesieniem Senatu? Drugie, czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Trzecie, czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? Komuniści nawoływali do głosowania trzy razy tak. PSL, chcąc odróżniać się od przeciwników, proponował by ich zwolennicy w pierwszym pytaniu zaznaczyli odpowiedź nie. Gdzie kryła się pułapka? W pytaniu pierwszym, bo odpowiedź na pytanie drugie i trzecie była oczywista. Natomiast przed wojną PSL nawoływał do likwidacji Senatu. Więc komuniści liczyli, że PSL, by nie dezorientować swoich zwolenników i nie narazić się na ataki konkurencji politycznej o niekonsekwencje w poglądach, zagłosuje również na to pytanie na tak. Referendum odbyło się 30 czerwca 1946 roku. Zgodnie z oficjalnymi wynikami, 68% głosujących na wszystkie trzy pytania odpowiedziała tak. Wyniki te jednak były oczywiście sfałszowane. W tajnych raportach PPR-u wskazywano, że trzy razy tak wybrało jedynie 27% uczestników referendum. Jedynym miastem, gdzie nie udało się fałszerstwo, był Kraków, gdzie liczba głosujących zgodnie z linią PPR wynosiła jedynie 16%. W trakcie referendum udało się komunistycznym służbom bezpieczeństwa rozpracować lokalnych liderów i wspierających ich środowiska. Przed planowanymi wyborami była to wiedza bezcenna. Rozpoczęła się szybko kampania oszczerstw przeciwko Mikołajczykowi i całemu PSL. Jej efektem było aresztowanie tysięcy działaczy tej partii. Jako aparat represji służyła pełniąca rolę policji milicja Obywatelska MO, ochotnicze rezerwy milicji obywatelskiej, czyli Ormo złożone z działaczy PPR oraz Urząd Bezpieczeństwa, czyli sformowana na wzór KGB Policja Polityczna. W całym kraju wprowadzono cenzurę prewencyjną. Bez zgody specjalnego urzędnika nie można było publikować żadnej informacji w prasie czy w radiu. 19 stycznia 1947 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Zgodnie z oficjalnymi wynikami 80% wyborców zagłosowało na PPR i partie przez nią kontrolowane. I te wybory były sfałszowane. Protesty Mikołajczyka nie przyniosły żadnego skutku, a świat działaniom komunistów biednie się przyglądał. PSL i opozycja zostały złamane. Nie widząc szans na legalną walkę polityczną, zagrożony aresztowaniem Mikołajczyk wyjeżdża z Polski. Sejm ustawodawczy zbiera się 4 lutego 1947 roku. Dzień później wybrano na prezydenta jedynego zgłoszonego kandydata, czyli Bolesława Bieruta. Premierem został Józef Cyrankiewicz. Nowy rząd, pozornie koalicyjny, złożony z członków PPR, PPS, SL i SD, faktycznie kompletnie był kierowany przez komunistów. 19 lutego 1947 roku Sejm uchwalił małą konstytucję tymczasowy dokument, mający działać do momentu wypracowania przez Sejm pełnego dokumentu. Ustrój państwa określono jako demokrację ludową. Zakładała ona przestrzeganie praw i swobód demokratycznych, pod warunkiem jednak, że nie będą one nadużywane na szkodę państwa. W efekcie taki zapis legalizował terror wobec przeciwników politycznych. Złamanie przez komunistów legalnej opozycji spowodowało, że większość społeczeństwa przejęło postawę dostosowania się do nowej rzeczywistości oraz współpracy z komunistami. Jednocześnie obiecana przez komunistów poprawa warunków życia nie następuje, co rządzący usprawiedliwiają działalnością antykomunistycznego podziemia. Równocześnie w przestrzeni publicznej dbano również o podtrzymywanie strachu przed wybuchem Trzeciej Wojny Światowej. Osoby sprzeciwiające się nowemu systemowi otrzymały miano wroga ludu i były zwalczane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, któremu podlegało około 70 tysięcy członków Urzędu Bezpieczeństwa, czyli Policji Politycznej. Metodą szantażu lub zwykłego przekupstwa UB stworzyła sieć cywilnych współpracowników, dzięki którym była w stanie kontrolować wszystkie sfery życia. Dowództwo Armii Krajowej, świadome intencji sowieckich, zainicjowało powstanie organizacji Niepodległość w skrócie Nie, której zadaniem było podjęcie walki z nowym okupantem. Struktura ta jednak została szybko rozbita przez służby bezpieczeństwa. Taki sam los spotkał następczynię Nie, czyli delegaturę sił zbrojnych na kraj. 2 września 1945 roku, z inicjatywy pułkownika Jana Rzepeckiego, powstało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w skrócie WIN. Wkrótce organizacja ta stała się najważniejszą siłą antykomunistycznego podziemia. Z dużą nadzieją patrzono na legalne działania, jakie prowadziły siły polityczne zgromadzone wokół Stanisława Mikołajczyka, dlatego zrezygnowano z prowadzonych na szeroką skalę działań partyzanckich. Jednak część oddziałów działała w lasach, stając się schronieniem dla osób, które ukrywały się przed represjami. Do najsłynniejszych należały oddziały dowodzone przez majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik oraz majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Oba działały na Lubelszczyźnie oraz grupa Franciszka Jaskulskiego, pseudonim Zagończyk, która działała na Kielczyźnie. Większość zwartych zgrupowań partyzanckich została rozbita w latach 1945-1947, a zmęczenie wojną społeczeństwa powodowało, że poparcie dla walki zbrojnej było coraz mniejsze. Kolejne amnestie władz komunistycznych doprowadziły do tego, że coraz większa ilość konspiratorów decydowała się na ujawnienie. W 1947 roku Zrzeszenie Win zostało rozbite przez komunistyczne siły bezpieczeństwa. W 1948 roku Urząd Bezpieczeństwa rozpoczął operację Cezary. Na jej potrzeby stworzono fikcyjne dowództwo rozbitego wcześniej winu, które prowadziło rekrutację ochotników do swoich struktur. Ci, podejmując współpracę z tą organizacją, sami oddawali się w ten sposób w ręce służby bezpieczeństwa. Operacja ta przyczyniła się w znacznej mierze do faktycznej likwidacji podziemia niepodległościowego. Walkę dalej toczyły oddziały skupione w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, które związane było z Ruchem Narodowym. Wśród nich najsłynniejsze były oddziały Henryka Flamego, pseudonim Bartek oraz Zygmunta Szyndzielarza, pseudonim Łupaszka. Najdłużej trwał opór grup konspiracyjnych liczących kilku, kilkunastu ludzi. Ostatnie oddziały antykomunistycznej partyzantki dotrwały do początku lat 50., nie odgrywając jednak większej roli. Za ostatniego żołnierza podziemia uznaje się Józefa Franczaka pseudonim Lalek, który zginął w obławie w 1963 roku. Szacuje się, że w 1945 roku antykomunistyczna partyzantka to około 17 tysięcy żołnierzy, w 1947 już tylko było ich około 1800, a w latach 50. ich liczba oscylowała między 200 a 300 osobami. Około 8600 żołnierzy zginęło w walce. Żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy stawili opór sowietyzacji Polski, określa się dziś mianem Żołnierzy Niezłomnych lub Wyklętych. Jednym z priorytetów pierwszych miesięcy rządów komunistów była dynamiczna rozbudowa aparatu bezpieczeństwa. Nad całością procesu czuwało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Ściśle współpracowało z nim sądownictwo, skazując na wysokie kary, nierzadko śmierci, działaczy konspiracji. Cała machina była bezlitosna. Na śmierć skazywano nie tylko dowódców partyzanckich oddziałów, ale nawet zwykłych żołnierzy czy sanitariuszki, takie jak 18-letnia Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Kary dosięgły również bohaterów konspiracji antyniemieckiej. Na śmierć skazano Witolda Pileckiego, pseudonim Witold, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz, gdzie miał zbierać dla rządu londyńskiego informacje o sytuacji w obozie i który po wojnie, z polecenia władz emigracyjnych, organizował działalność wywiadowczą. Również na śmierć skazano generała Emila Feldorfa pseudonim Nil), byłego dowódcę Kedywu, mimo tego, że skorzystał on z amnestii i zaprzestał działalności konspiracyjnej. Represją poddawano zwykłych żołnierzy podziemia, którzy skorzystali z amnestii, jak i żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, którzy zdecydowali się na powrót do Polski. Więziono ich, bito, torturowano, mieli oni problem ze znalezieniem pracy. Jedną z takich postaci był bohater polskich sił powietrznych na zachodzie Stanisław Skalski, który w trakcie wojny zestrzelił najwięcej niemieckich samolotów spośród polskich lotników. Ogólnie w okresie stalinowskim prześladowania dotknęło około miliona osób, a sądy komunistyczne wydały około dziewięciu tysięcy wyroków śmierci. Kolejne tysiące zmarły w więzieniach w wyniku złych warunków i brutalnego traktowania. Dziesiątki tysięcy trafiły do więzień i obozów pracy. Opór polskiego społeczeństwa przeciw komunistom próbowano wspierać na Zachodzie. W 1949 roku w Monachium powstało Radio Wolna Europa. Od 1951 istniała jego sekcja Polska, której twórcą i dyrektorem był Jan Nowak Jeziorański. Za jej pośrednictwem przekazywano Polakom informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie, które pozbawione były komunistycznej propagandy. Radio informowało o zbrodniach stalinowskich i działaniach służb bezpieczeństwa. W 1953 roku na Zachód ucieka Józef Światło, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. On to, na falach audycji, za kulisami bezpieki i partii, ukazywał polskiemu społeczeństwu skalę komunistycznych zbrodni oraz patologię urzędników partyjnych. Słuchanie radia Wolna Europa było w Polsce zakazane. W wyniku II wojny Polska stała się najbardziej zniszczonym państwem globu. W jej efekcie zginęło 20% przedwojennej populacji, a w gruzach znalazło się 65% fabryk, 30% torów kolejowych i 65% mostów. W sumie Polska straciła 38% przedwojennego majątku. Takie miasta jak Warszawa oraz znajdujące się na ziemiach odzyskanych Szczecin, Wrocław oraz Gdańsk zostały prawie zrównane z ziemią. Szacuje się, że w wyniku wojny utracono dwie piąte polskich dóbr kultury. Odzyskaniem zagrabionych dóbr zajmował się specjalny dział w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Szczególnie trudna sytuacja była na całości ziem odzyskanych. Początkowo, zarządzane przez Armię Czerwoną, jako terytorium niemieckie były poddane regularnemu rabunkowi. Wywożono nie tylko wyposażenie fabryk, ale również domów prywatnych. Dodatkowo ziemie te stały się widownią dużych ruchów migracyjnych. Mieszkający tu Niemcy w większości je opuścili przed nadejściem Sowietów, a na ich miejsce przybyli wysiedleni z Zabuka Polacy. Nowym osadnikom towarzyszyło poczucie tymczasowości i przekonanie o powrocie Niemców na te tereny, przez co nie dbali oni o nowe nadania i nie inwestowali w nie. Akcji osadniczej dodatkowo towarzyszyło zjawisko szabrownictwa, czyli rabowania dóbr niemieckich w celu szybkiego wzbogacenia się. Przykładem mobilizacji i wysiłku całego narodu była odbudowa Warszawy, która doprowadziła do między innymi wiernej rekonstrukcji zniszczonego Starego Miasta wraz z Zamkiem Królewskim. Ten niezwykły trud włożony w rekonstrukcję w 1980 roku doceniło UNESCO, wpisując warszawskie Stare Miasto na listę dziedzictwa. To pierwsza na tej liście pozycja będąca w całości rekonstrukcją historyczną. Nowa władza potrzebowała poparcia społecznego, dlatego ogłoszono przeprowadzenie reformy rolnej. 6 października 1944 roku PKWN ogłosił dekret, na mocy którego odbierano dotychczasowym właścicielom ziemię na rzecz państwa, jeżeli powierzchnia jej przekraczała 50 hektarów. Odebrane areały przejęło państwo, a część z nich miało być podzielone między biednych chłopów. Reforma ta przyniosła dwa efekty. Po pierwsze, jako klasa zniknęło ziemiaństwo. Po drugie, zwiększyła się ilość drobnych, niesamodzielnych gospodarstw rolnych. Inaczej wyglądała sytuacja na ziemiach odzyskanych, gdzie w związku z wyludnieniem sporych obszarów nowi osadnicy mogli liczyć na nadziały ziemi od 7 do 15 hektarów. Ważną rolę dla odbudowy zniszczonego wojną polskiego rolnictwa odegrała UNRA, czyli działająca pod kontrolą ONZ agencja, która dostarczała zwierzęta hodowlane czy zboże do zasiewów. W związku z faktem, że była to pomoc w większości pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, władze komunistyczne szybko zakazały współpracy z tą organizacją. Szybko przebiegała odbudowa przemysłu. Działo się to dzięki dużemu wysiłkowi społeczeństwa, które uwierzyło, że dzięki temu zyska miejsca pracy oraz poprawi swoje warunki życia. Odbudowano większość elektrowni, zrekonstruowano sieć kolejową oraz telefoniczną. Pod koniec 1946 roku produkcja przemysłowa osiągnęła wartość 77% produkcji przedwojennej. Jednocześnie od stycznia 1946 roku trwał proces nacjonalizacji przemysłu, czyli przejmowania zakładów na własność przez państwo. Odszkodowania przekazywano zakładom zatrudniającym ponad 50 pracowników, jednak miały one charakter symboliczny. Działania te doprowadziły do faktycznej likwidacji całego prywatnego przemysłu. Równolegle komuniści rozpoczęli proces przejęcia kontroli nad handlem. Propagandowo głosili, że handel w prywatnych rękach doprowadzi do odrodzenia się kapitalizmu. Rozpoczęto tzw. bitwę o handel. Na prywatnych handlowców nakładano dodatkowe podatki i utrudniano im zakupy w państwowych hurtowniach. Liczba sklepów prywatnych spadła o połowę, a zastępowano je sklepami państwowymi, co wkrótce doprowadziło do problemów z zaopatrzeniem. Zachowano spółdzielnie handlowe i usługowe, jednak stopniowo pozbawiano członków spółdzielni wpływu na jej funkcjonowanie. W 1945 roku powstał Centralny Urząd Planowania, który miał przygotować plan odbudowy i rozwoju gospodarki. Wzorem Związku Sowieckiego przyjęto model kilkuletnich planów gospodarczych. W latach 1947-1949 przyjęto i podjęto realizację tzw. Planu Trzyletniego. Zakładał on podniesienie poziomu życia i odbudowę zniszczonej gospodarki oraz integrację terenów Polski z ziemiami odzyskanymi. Jako priorytet wskazano rozwój przemysłu spożywczego i lekkiego, który produkował na rzecz ludności. Plan trzyletni, jako jedyny spośród realizowanych w czasach komunistycznych, zakończył się sukcesem. Wszystkie wskaźniki osiągnięto dwa miesiące przed terminem. Upaństwowienie w latach 1945-1947 przemysłu i handlu wskazywało na to, że proces ten wkrótce obejmie pozostałe gałęzie gospodarki, w tym również rzemiosło i rolnictwo. W 1947 roku w szklarskiej porębie doszło do tajnego spotkania przywódców PPR. W jego trakcie Władysław Gomułka wyszedł z propozycją podążania do komunizmu inną drogą niż w Związku Sowieckim nade wszystko w zakresie większej niezależności od decyzji z Moskwy. Taka postawa doprowadziła go do odsunięcia od kręgów władzy. Na tym spotkaniu podjęto również decyzję o likwidacji w Polsce systemu wielopartyjnego. Sprzyjało temu właściwie rozbicie zbrojnego oporu oraz stopniowe spychanie na margines życia politycznego opozycyjnego PSL. Po wyjeździe Mikołajczyka, część działaczy PSL przeszła na stronę władzy, wstępując do Stronnictwa Ludowego i przeprowadzając połączenie PSL-u z SSL. Powstało w ten sposób Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Równocześnie komuniści przejmowali kontrolę nad strukturami PPS. Efektem tego było zjednoczenie 15 grudnia 1948 roku obu partii i powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na jej czele stanął Bolesław Bierut. Przemiany te doprowadziły do powstania systemu hegemonicznego, w którym funkcjonowały inne partie, ale faktyczną władzę miała tylko jedna z nich, a mianowicie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. PZPR w procesie podejmowania decyzji była całkowicie zależna od woli Stalina. Na jej czele, oprócz Bieruta, stał Jakub Berman, odpowiadający za ideologię oraz aparat bezpieczeństwa, a także Hilary Mintz, odpowiedzialny za gospodarkę. Konferencja w szklarskiej porębie rozpoczęła proces dostosowywania Polski do wzorców sowieckich. Wprowadzono system centralnego planowania czyli ustalania przez urzędników państwowych wysokości produkcji w określonych gałęziach przemysłu oraz rozprowadzania wytworzonych dóbr. Sukces tzw. planu trzyletniego spowodował, że podjęto realizację tzw. planu sześcioletniego, przewidzianego na lata 1950-1955. Tym jednak razem, pod wpływem sowieckim, zdecydowano się większość inwestycji umieścić w przemyśle ciężkim i zbrojeniowym. Sztandarową inwestycją tego okresu stała się Huta imienia Lenina, zbudowana pod Krakowem wraz z wielkim, wzorcowym komunistycznym osiedlem, które nazywano Nową Hutą. Miało ono być konkurencją i równowagą dla Centrum Kultury i Inteligencji, jaką był Kraków. Plan sześcioletni, mimo tego, że nie udało się go w całości zrealizować, doprowadził do zwiększenia produkcji przemysłowej w Polsce o 250%, czyniąc z niej państwo zindustrializowane, czyli uprzemysłowione. Nastąpiła gwałtowna migracja ze wsi do miast, gdyż nowe zakłady potrzebowały rąk do pracy. Za przyrostem ludności w miastach nie poszedł w parze przewidziany wzrost produkcji rolnej, a inwestycje w przemysł ciężki spowodowały, że odczuwalne stały się braki w dobrach konsumpcyjnych. Plan sześcioletni, ostatecznie nie przełożył się na poprawę życia ludności, jednak umożliwił rozbudowę armii, co poskutkowało podniesieniem jej liczebności o ponad 200% względem końca lat 40. Po umocnieniu swojej władzy od 1948 roku, idąc za wzorcem sowieckim, rozpoczęto proces kolektywizacji rolnictwa, czyli przejścia z produkcji indywidualnej w ramach prywatnych gospodarstw rolnych na produkcję zbiorową w oparciu o spółdzielnie i państwowe gospodarstwa rolne. Mimo intensywnej akcji propagandowej i mimo restrykcji względem prywatnych rolników i podniesienia im podatków, ostatecznie proces kolektywizacji spotkał się z silnym oporem wśród chłopów i objął jedynie 10% gruntów rolnych. Wraz z kolektywizacją rozpoczęto proces stalinizacji społeczeństwa. Obywateli poddano pełnej kontroli we wszystkich dziedzinach życia i utrzymywano ogólną atmosferę ciągłego zagrożenia. Polaków otaczała wszechobecna propaganda i konsekwentnie wprowadzano kult jednostki, koncentrując się na osobie Stalina i kreując go na nieomylnego geniusza. Odbity od Stalina blask, propaganda skupiała również na lokalnym przywódcy, czyli Bolesławie Bierucie, jednak z ograniczonym skutkiem. Jeden z polskich historyków, Robert Kupiecki, w swojej pracy dotyczącej kultu Stalina w Polsce, po przeglądzie polskiej prasy tamtych lat, zebrał w sumie 336 określeń, jakimi nazywano Stalina w polskiej prasie. Zestaw, który macie przed oczyma, to mój własny wybór przedstawiający najbardziej absurdalne z nich. Jeżeli w trakcie ich czytania zaśmiejecie się, to pamiętajcie jednak, że w tamtych czasach ludzie, gdy nawet się z tych określeń śmiali, to robili to przez łzy. W okresie stalinowskim starano się wykreować ideologicznie nowe pokolenie. W szkole opartej o sowieckie wzorce wpajano dzieciom, że komunizm jest najwyższą wartością. Dzieci zachęcano do wstępowania w szeregi komunistycznych organizacji młodzieżowych, takich jak Służba Polsce czy Związek Młodzieży Polskiej. Miały one dawać alternatywę dla tradycyjnych wartości i środowisk. Państwo kontrolowało również kulturę. Jedynym uznawanym nurtem był realizm socjalistyczny, czyli socrealizm, w ramach którego można było tworzyć dzieła tylko chwalące komunizm. Dzieła, w których nie było miejsca na interpretację inną niż dosłownie wynikającą z określonego przedstawienia czyli utworu literackiego, rzeźby czy obrazu. Symbolem zwycięstwa komunizmu była uchwalona 22 lipca 1952 roku Konstytucja, której tekst osobiście był korygowany przez Stalina. W niej zmieniono nazwę państwa, które od tego momentu nazywało się Polska Rzeczpospolita Ludowa. Orzeł został pozbawiony korony, odrzucono też trójpodział władzy, a parlament ograniczono do jednej izby, czyli Sejmu. Zlikwidowano urząd prezydenta, a jego miejsce zajęła 15-osobowa Rada Państwa. Faktyczną władzę sprawował pierwszy sekretarz PZPR. Formalnie konstytucja dawała obywatelom duże i demokratyczne prawa, z zastrzeżeniem jednak, że nie mogą one godzić w ustrój i porządek prawny PRL. Dawało to możliwość formalnego zwalczania siłowo jakiejkolwiek opozycji. Po umocnieniu się u władzy oraz likwidacji opozycji parlamentarnej i zbrojnego podziemia komuniści zdecydowali się podjąć próbę rozprawy z Kościołem, ostatnią ogólnopolską organizacją, której do tej pory sobie nie podporządkowali. Mimo podpisania w 1950 roku porozumienia między władzami a episkopatem, w ramach którego rozgraniczono swoje strefy działania, represje władzy względem kościoła nie ustały. Zlikwidowano niższe seminaria, cenzurowano katolicką prasę, narzucano własnych kandydatów na biskupów. W 1951 roku aresztowano biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, oskarżając go o szpiegostwo i kolaborację z Niemcami. Po torturach biskup przyznał się do winy i został skazany na 12 lat więzienia. We wrześniu 1953 roku aresztowano kardynała Stefana Wyszyńskiego. W grudniu 1953 roku wymuszono na episkopacie, by księża składali przysięgę na wierność PRL pod groźbą zakazu pełnienia obowiązków duszpasterskich. W 1953 roku umiera Józef Stalin. Rozgrywki na kremlowskich szczytach władzy doprowadzają do tego, że ostatecznie władzę w Związku Sowieckim przejmuje Nikita Chruszczow. W Polsce początkowo utrzymywany jest ostry stalinowski kurs, jednak z upływem kolejnych miesięcy, pod naciskiem Moskwy, zaczyna być on łagodzony. Bierut rezygnuje z funkcji premiera, którą przejmuje Józef Cerankiewicz. Osłabieniu ulega terror, a Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zostaje przemianowane na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W łonie PZPR narastają napięcia pomiędzy zwolennikami twardego kursu a reformatorami. W 1955 roku w czasopiśmie Nowa Kultura ukazał się wiersz Adama Warzyka pod tytułem Poemat dla dorosłych. W nim, zamiast zachwytu nad komunizmem, pojawiła się krytyka losu robotników w podkrakowskiej Nowej Hucie. Bariera strachu została naruszona. Wkrótce podobne teksty i utwory krytyczne względem komunizmu zaczynają pojawiać się coraz częściej. Prym w tej fali wiodło studenckie czasopismo Po prostu. Łagodzenie kursu przyspieszyło w lutym 1956 roku po ogłoszeniu przez Chruszczowa referatu na 20. zjeździe KPZR, w którym krytykuje on Stalina. Miesiąc później umiera Bierut, co rozpoczyna w PZPR karuzele walki o władzę. W łonie polskiej partii komunistycznej starły się dwa stronnictwa: Puławianie, którzy chcieli utrzymania socjalizmu, ale domagali się reform, oraz Natolińczycy, którzy dążyli do utrzymania twardego dotychczasowego kursu. Ostatecznie przewagę zdobyli Puławianie, którzy rozpoczęli powolne zmiany. Od władzy odsunięto osoby kojarzone z Bierutem, zaczęły pojawiać się informacje o zbrodniach stalinowskich, zelżała cenzura, co pozwoliło na większą swobodę obyczajową. W związku z tym zaczęło rosnąć zainteresowanie muzyką i modą, a w klubach studenckich pojawiał się zakazany do tej pory jazz. Tymczasem w gospodarce efekty realizacji planu sześcioletniego były dalekie od oczekiwań. Przyrost płac wyniósł jedynie realnie 13% zamiast obiecywanych 50-60%. To przełożyło się na bardzo niewielkie podniesienie standardu życia, mimo 6 lat wyrzeczeń społeczeństwa. Narastające napięcie wybuchło w końcu w zakładach przemysłu metalowego imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, gdzie robotnicy rozpoczęli strajk. Jego podłoże miało charakter finansowy i dotyczyło faktu niewypłacenia sporej części pracowników należnej im premii. Mimo wizyty delegacji robotników w Warszawie, której efektem było zawarcie porozumienia, ostatecznie władze warunków tego porozumienia nie dotrzymały. Dlatego też 28 czerwca 1956 roku robotnicy organizują w Poznaniu strajk generalny. Doszło do masowych demonstracji, w których wzięło udział około 100 tysięcy osób. Termin wystąpień został wybrany celowo, gdyż właśnie wtedy odbywały się w mieście międzynarodowe targi poznańskie, na które zjechało się wiele zagranicznych delegacji. Pod wpływem plotki o aresztowaniu delegacji robotniczej przez władze, tłum zaatakował budynki administracji państwowej. W ręce protestujących wpadły pierwsze egzemplarze broni palnej. W mieście słychać było strzały. Władze za radą ministra obrony narodowej Konstantego Rokosowskiego podjęły decyzję o siłowym rozprawieniu się z demonstrantami. Miasto otoczono i wyizolowano od informacji wpływających, jak i uniemożliwiano wyjście jakichkolwiek wiadomości na zewnątrz. Na ulicę wyprowadzono wojsko wspierane przez czołgi i inne pojazdy bojowe. Doszło do walk ulicznych, w których życie straciło około 70 osób. Najmłodsza ofiara miała 13 lat. Wiadomości o wydarzeniach poznańskich przebiły się jednak i do kraju, jak i za granicę. Wiadomość o walkach w Poznaniu Polacy poznali dzięki audycji Radia Wolna Europa. Brutalna rozprawa z robotnikami oburzyła ogół społeczeństwa i przyspieszyła zmiany w partii. Na pierwszego sekretarza PZPR wybrano Władysława Gomułkę, który miał opinię reformatora i nie był kojarzony z czasami stalinowskimi. Efektem wyboru Gomułki była niespodziewana wizyta w Warszawie Nikity Chruszczowa, który przybył do polskiej stolicy, gdyż obawiał się, że nowe władze PZPR zechcą doprowadzić do wyjścia Polski z Układu Warszawskiego i Sowieckiej Strefy Wpływów. Na granicy rozpoczęły się gromadzić sowieckie wojska. Gomułka przekonał jednak Chruszczowa, że on u steru nie stanowi zagrożenia dla pozycji sowieckiej w Polsce. Społeczeństwo przyjąło Gomułkę z entuzjazmem. Pierwsze miesiące jego rządów upłynęły na wydaniu amnestii, na mocy której uwolniono wielu więźniów politycznych, w tym uczestników wydarzeń poznańskich. Zaniechano kolektywizacji rolnictwa, poprawie uległy stosunki z Kościołem, a z polskiego wojska wycofano sowieckich doradców. Zreformowano również aparat bezpieczeństwa, tworząc służbę bezpieczeństwa. Gomułka, mimo wszystko, pozostał jednak zwolennikiem systemu, w którym przewodnia rola przypadła Partii Komunistycznej. Już od stycznia 1957 roku rozpoczął się proces ograniczania swobód obywatelskich i demokratycznych. Symbolem końca odwilży stało się zamknięcie tygodnika po prostu. Ponownie zaostrzono cenzurę, by nie istniała możliwość krytyki władz. Polskiemu społeczeństwu znowu założono kaganiec. Rządy Gomułki oznaczały odejście od metod stalinowskiego terroru. Okres jego rządów określano mianem małej stabilizacji. Odnosiło się to przede wszystkim do ówczesnej stabilizacji ekonomicznej Polaków, która miała miejsce, ale na bardzo skromnym poziomie. Zniknął wszechobecny strach i masowa indoktrynacja. W tych warunkach mogła zacząć rozwijać się kultura. Rozwinęła się polska szkoła filmowa, w której pierwsze w skrzypce grali tacy reżyserzy jak Andrzej Wajda, Andrzej Munk czy Wojciech Jerzy Has. Natomiast środowiska opiniotwórcze koncentrowały się wokół tygodnika polityka. Partia jednak nadal nie zezwalała na działanie organizacji innych niż komunistyczne. Kolejna pięciolatka, realizowana w latach 1956-1960, zaowocowała większymi inwestycjami w rolnictwo, usługi oraz przemysł lekki. Doprowadziło to do poprawy zaopatrzenia społeczeństwa w artykuły konsumpcyjne. Na półkach pojawiły się pralki, lodówki czy pierwsze telewizory. W tych czasach na rynek zaczął trafiać pierwszy skonstruowany i produkowany w Polsce samochód osobowy czyli Syrena. Stopniowo też wzrastały płace i mimo tego, że w sklepach nadal brakowało wielu produktów, to nastroje społeczne uległy poprawie. W kolejnych latach inwestycje gospodarcze poszły jednak ponownie w przemysł ciężki. Centralne zarządzanie gospodarką, przestarzałe w większości technologie i niska wydajność pracy powodowały, że eksport towarów był możliwy właściwie jedynie w obrębie bloku państw komunistycznych. Osią polskiej polityki zagranicznej była normalizacja stosunków z RFN oraz uznanie przez to państwo zachodnich granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Udało się do tego doprowadzić ostatecznie 7 grudnia 1970 roku, kiedy to oba państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne i RFN uznało polską granicę zachodnią. Od 1958 roku Gomułka wznowił walkę z Kościołem. Zniesiono nauczanie religii w szkołach, urzędnikom i członkom partii komunistycznej zabroniono udziału w nabożeństwach, brania ślubów kościelnych i chrzczenia dzieci. Utrudniono także remonty i budowę nowych kościołów. Wyraźnie dążono do ateizacji społeczeństwa, czyli przyjęcia postawy, że Bóg nie istnieje. Ostry atak na Kościół został przypuszczony w 1965 roku, gdy biskupi polscy wystosowali do swoich niemieckich odpowiedników orędzie wzywające do pojednania, w którym znalazły się m.in. słowa udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Wykorzystano antyniemieckie nastroje, uznając sygnatariuszy dokumentu za zdrajców polskich interesów i stwierdzając, że Polacy nie mają Niemców za co przepraszać. W 1966 roku przypada tysięczna rocznica Chrztu Polski. Kościół postanowił ją obchodzić jako tysiąclecie chrztu Polski, komuniści jako tysiąclecie państwa polskiego. Rozpoczął się swoisty obchodowy wyścig. Państwo robiło wszystko, aby zaćmić obchody kościelne i kładło bardzo duży nacisk na świeckie wydarzenia. Pojawił się program budowy tysiąca szkół, czy intensywnych prac historycznych i archeologicznych nad początkami państwa polskiego. Oprócz tego utrudniano obywatelom uczestnictwo w obchodach religijnych, organizując wtedy obowiązkowe zebrania w zakładach pracy czy pokazy zachodnich filmów. Wyrazem kryzysu w stosunkach państwa z Kościołem była odmowa wpuszczenia do Polski papieża Pawła VI, który miał wziąć udział w obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski. Na początku lat 60. część działaczy komunistycznych, którzy dostrzegali potrzebę reform politycznych i ekonomicznych w kraju, zaczęło tworzyć zalążki opozycji. Nazywano ich rewizjonistami, a zwolenników twardego, komunistycznego kursu dogmatykami. Potrzebę zmian dostrzegło oczywiście również środowisko inteligenckie. W 1964 roku 34 wybitnych pisarzy i intelektualistów, którym przewodził poeta Antoni Słonimski, wystosowało do premiera list z protestem przeciw cenzurze oraz limitom na papier, tzw. list 34. Został on opublikowany w zachodniej prasie, co wywołało furię gomułki, a sygnatariuszy poddano mocnej presji, ograniczając im m.in. możliwość publikowania. W 1965 roku aresztowano i skazano na więzienie dwóch młodych działaczy PZPR Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Zostali oni ukarani za pracę i próbę opublikowania tzw. listu otwartego do partii. W dokumencie tym skrytykowali w duchu marksizmu system polityczny i gospodarczy panujący w państwie, za co zostali wyrzuceni z partii, a później, jak już wspominałem, skazani na wyroki więzienia. Krytykę systemu w duchu zapoczątkowanym przez Kuronia i Modzelewskiego od połowy lat 60. prowadzili członkowie komunistycznego harcerstwa pochodzący z zakładanego kilka lat wcześniej przez kuronia, tzw. chówca walterowskiego. Określano ich mianem komandosów gdyż nagle pojawiali się na zebraniach organizacji partyjnych i w swoich wystąpieniach krytykowali wady systemu i zmuszali uczestników do dyskusji. Jednym z liderów tego środowiska był Adam Michnik. Faktyczny kryzys polityczny przerodziła się reakcja władz na grane w warszawskim Teatrze Narodowym przedstawienie Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Władze, opierając się na reakcjach widowni, uznały spektakl za antyrosyjski, antyradziecki i religijny. I ostatecznie zakazały dalszych przedstawień. To doprowadziło do zorganizowania przez studentów 8 marca 1968 roku demonstracji, która została brutalnie rozbita przez MO, ZOMO oraz uzbrojonych w pałki robotników. Protesty jednak ogarnęły większość uniwersytetów. W ich efekcie władze rozpoczęły akcję propagandową, w wyniku której zamieszki przedstawiono jako spisek synów odsuniętych od władzy przywódców partii pochodzenia żydowskiego. Ostra, antysemicka nagonka doprowadziła do wyjazdu z Polski kilkunastu tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, nade wszystko inteligencji. Sam ruch studencki został brutalnie stłumiony. Narastające problemy ekonomiczne skłoniły Gomułkę do wprowadzenia podwyżek cen żywności i towarów przemysłowych. Decyzje za pośrednictwem radia i telewizji ogłoszono 12 grudnia 1970 roku, czyli tuż przed świętami. Wywołało to społeczne protesty, a dwa dni później rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Sytuacja w tym zakładzie była już napięta, gdyż wcześniej zapowiedziano pracownikom podniesienie norm pracy. Strajk błyskawicznie przeniósł się na inne zakłady w trójmieście i przekształcił się w wielotysięczną demonstrację. 14 grudnia protestujący zażądali cofnięcia podwyżek i ruszyli w stronę budynków Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Doszło do starć z milicją. 15 grudnia demonstranci ponownie zwarli się z MO. Padły pierwsze ofiary śmiertelne. Przeciwko robotnikom skierowano oddziały wojska i wydano rozkaz użycia broni przeciw protestującym. 16 grudnia ogłoszono w Stoczni Gdańskiej strajk okupacyjny, a za jej przykładem poszły inne zakłady trójmiasta. 17 grudnia, gdy robotnicy zmierzali do swoich zakładów, rozpoczęła się tragedia. Wojsko otworzyło do nich ogień. Użyto karabinów maszynowych, czołgów i śmigłowców. Ten dzień nazwano Czarnym Czwartkiem. W Gdyni zabito wtedy 18 osób. W sumie w wydarzeniach grudnia 1970 roku na wybrzeżu zginęło 45 osób, a rannych zostało ponad 1100. Mimo blokady informacyjnej ze strony władz komunistycznych, wiadomość o wydarzeniach przebiła się do społeczeństwa i niebezpiecznie podniosła nastroje społeczne. Obawiając się eksplozji, Breżniew nakazał odsunięcie od władzy Gomułki i Cyrankiewicza. Nowo powołanym pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Gierek. Po odsunięciu od władzy Władysława Gomułki pierwszym sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. W styczniu i w lutym 1971 roku strajki wybuchły z nową siłą. Gierek miał zupełnie inny sposób na załagodzenie robotniczych protestów. W odróżnieniu od Gomułki nie wysłał przeciw nim wojska i milicji, a na negocjacje z robotnikami pojechał sam. W ten sposób udało mu się załagodzić sytuację w Szczecinie, a później w Gdańsku. Zdobył zaufanie społeczne. Pogłębił je łagodząc cenzurę, kończąc konflikt z Kościołem, czy zwiększając środki na badania naukowe. Gierek dążył do przekształcenia PRL w nowoczesne państwo. Potrzebował środków finansowych oraz transferu technologii. Jedno i drugie mógł znaleźć tylko na Zachodzie. Po otrzymaniu od Breżniewa zielonego światła, rozpoczął współpracę gospodarczą z państwami zachodniej Europy, poszukując tam kredytów oraz nowych technologii. Po pozyskaniu nowych technologii wyprodukowane towary planowano eksportować, dzięki czemu miała pojawić się możliwość spłaty zaciągniętych pożyczek, a następnie przekształcenia Polski w kraj wysoko rozwinięty. Pozyskane fundusze inwestowano przede wszystkim w przemysł ciężki i górnictwo. Powstały wtedy olbrzymie przedsiębiorstwa, takie jak Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, Port Północny w Gdańsku, kopalnia węgla w Bełchatowie, czy fabryka samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej i w Tychach. Na bazie zakupionej licencji budowano autobusy Wielczu, Ciągniki w Ursusie czy samochody osobowe marki Fiat w belsko i w Tychach. Duże inwestycje poczyniono także w infrastrukturze kolejowej i drogowej. W nowych przedsiębiorstwach znalazło pracę 1 800 tysięcy ludzi pochodzących z powojennego wyżu demograficznego. Działania gierka wpisywały się w propagowane wtedy hasło, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatnie. Dysponując zagranicznymi kredytami, Gierek cofnął podwyżki Gomułki oraz podniósł wynagrodzenia i emerytury. Masowe zastosowanie technologii wielkiej płyty, czyli budowy bloków z gotowych prefabrykatów, doprowadziło do powstania do 1980 roku roku ogromnej liczby 2,5 miliona mieszkań. W sklepach pojawiły się szerzej towary luksusowe, takie jak telewizory kolorowe, lodówki i pralki. Powstawały nowe restauracje, kina i teatry. Polacy przez chwilę poczuli smak zachodniego życia. Niestety ten wzrost poziomu życia okazał się być tylko chwilowy. Założenie Gierka o zarabianiu na eksporcie towarów wyprodukowanych na bazie zachodnich licencji okazało się niemożliwe do realizacji. Wynikało to nade wszystko z tego, że zakupiono licencje produktów, które już od jakiegoś czasu były wytwarzane na Zachodzie. W związku z tym, że ich przyswojenie musiało zajmować przemysłowi trochę czasu, w momencie rozpoczęcia ich produkcji były one już z perspektywy chłonnych zachodnich rynków przestarzałe. Do tego dochodziła zdecydowanie gorsza jakość wytwarzanych w polskich zakładach produktów. Dodatkowo przeprowadzono 40% więcej inwestycji przemysłowych niż zakładano. Co gorsza, inwestując środki w przemysł ciężki, a nie sektory wysokich technologii. Przeskalowanie inwestycji dotyczyło również innych sfer gospodarki. Gwałtownej rozbudowy przemysłu nie była w stanie udźwignąć energetyka. W rezultacie czego od 1975 roku zaczęły się pojawiać regularne przerwy w dostawach prądu. Prawdziwym przekleństwem tych czasów stało się ukryte bezrobocie. Władza ze względów politycznych nie chciała dopuścić do powstania jawnego bezrobocia, przez co w zakładach zatrudniano więcej osób niż tego wymagały. To doprowadziło do spadku wydajności pracy. W zakładach nożyły się kradzieże, gdyż majątek państwowy był uznawany za niczyj i była to powszechna postawa społeczna. Władze PRL, w związku ze zbliżaniem się terminu spłaty pożyczek, w obliczu krachu założonej koncepcji modernizacji, musiały zaciągnąć kolejne kredyty. W efekcie tego w 1980 roku Polska miała dług na poziomie około 25 miliardów dolarów, podczas gdy roczny przychód polskiego budżetu w tych czasach oscylował w granicach 8 miliardów dolarów. Od połowy lat 70. w Polsce zaczęły być widoczne znamiona kryzysu gospodarczego. Jednak mimo tego ciągle uprawiano propagandę sukcesu, której główną tubą stała się telewizja. Zaczęła się w niej pojawiać zachodnia muzyka i seriale. Ułatwiono obywatelom dostęp do paszportów, przez co wyjeżdżali oni częściej na zachód, na własne oczy, poznając ogromną dysproporcję w jakości życia po obu stronach żelaznej kurtyny. W tym czasie kwitła polska kultura. W produkcjach filmowych pojawił się nurt kina moralnego niepokoju, w którym pokazywano starcie bohatera z aparatem władzy i jego porażkę. Do najwybitniejszych reżyserów tego okresu należeli Andrzej Wajda czy Krzysztof Zanussi. Jednym z najbardziej charakterystycznych dzieł tego okresu był Człowiek z marmuru. Rozkwit przeżywała muzyka. Status gwiazdy zdobyła Maryla Rodowicz czy Krzysztof Krawczyk. Zaczęły też powstawać pierwsze zespoły rokowe, takie jak Manam czy Budka Suflera. Władza wykorzystywała do propagandy sukcesu również polski sport. W 1972 roku na Igrzyskach w Monachium Polacy zdobyli złoty medal w piłce nożnej, a dwa lata później, w 1974 roku, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Natomiast siatkarze na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1974 roku zdobyli złoty medal. Dwa lata później, w 1976, zdobywają złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Sukces był tym większy, że w finale pokonali Polacy drużynę Związku Sowieckiego. Ekipa Gierka dążyła do zmiany w konstytucji tak, by umocnić pozycję PZPR w państwie. W lutym 1976 roku, mimo protestów kościoła i intelektualistów, znowelizowano konstytucję. W niej, w miejsce określenia, że Polska jest krajem demokracji ludowej, wprowadzono zapis, że jest krajem socjalistycznym. PZPR uznano za przewodnią siłę narodu i znalazł się w tej konstytucji również zapis o nierozerwalnej przyjaźni polsko-radzieckiej. Narastający kryzys gospodarczy, ułatwienia w wyjazdach na zachód oraz zmiana konstytucji odegrały ważną rolę w kształtowaniu się przyszłej opozycji.